Kiedyś się śmiałam z coachów, mentorów, po co to komu? Trochę zmieniłam percepcję. Czwartek zaczynam od wizyty u podologa. Koniec mojej przygody z podologiem. Jestem w Lawi. W lokalnej galerii handlowej i szukam Pawła. Właściwie na każdym piętrze tej galerii handlowej jest kawiarnia, ale nie ma z jakich kawiarni jak Starbucks, Costa Coffee, Nero. Nie, są same lokalne. Coaching. Mam godzinę dla siebie, a może trochę przedłużę. Ta rozmowa coachingowa trwa godzinę i ona jest bardzo specyficzna, ponieważ to jest przestrzeń tylko i wyłącznie dla mnie. Nikt nie wchodzi w tej rozmowie ze swoimi problemami, tylko ja jestem najważniejsza wtedy. To, co ja mówię, to, co ja myślę, moje problemy. I druga strona, czyli Monika, cierpliwie mnie słucha, parafrazuje czasem moje zdania, używa różnych technik, które ja znam z badań. Ale one pomagają mi dojść do różnych rozwiązań. Moim coachem jest Monika. Niedawno przeprowadziła się na Cypr, więc mamy podobną sytuację życiową. Dobra, musiałam przerwać i resztę nagram wieczorem. Z takich ciekawostek chcieliśmy kupić popcorn i kupiliśmy coś takiego. Jest narysowana kukurydza. Wsypaliśmy go nawet na olej, podgrzaliśmy w garnku, ale nie strzelał. To nie jest popcorn. Kazika kaszuka, jeżeli dobrze to wymawiam, to jest nazwa potrawy, do której używa się właśnie tego rodzaju kukurydzy. Ta kukurydza jest taka grubsza, większa, ma twardą skórkę. Jest to bodajże z Afryki potrawa i jest to duszona właśnie kukurydza z warzywami, mięsem, roślinami strączkowymi. No, z tego się nie da zrobić popcornu, ale można na wyspie kupić normalny popcorn, właśnie robię. Paweł skończył pracę, ja zrobiłam popcorn. Wzięliśmy kocyk i idziemy na plażę, bo w końcu mamy tam 5 minut na nogach. Pięć rzeczy, które daje mi coaching. Po pierwsze, mam godzinę raz na dwa tygodnie dla siebie. Po drugie, w trakcie tej godziny mogę mówić o wszystkim, co mi przychodzi na myśl, co mi gdzieś tam leży na sercu i mogę mówić o swoich problemach i nikt mnie nie ocenia. Nikt mi nie daje rad, złotych rad, tylko po prostu druga strona mnie słucha i zadaje w odpowiedni sposób pytania, które pomagają mi samej dojść do rozwiązania, do jakiejś konkluzji, do jakichś wniosków. To jest super. Po trzecie, jest to czas, w którym skupiam się tylko i wyłącznie na sobie i na swoich myślach, na tym, co mówię. Trochę jak psychoterapia. Po czwarte, przez to, że spotykamy się regularnie, to 2 tygodnie mam motywację do działania. Mam też zadania domowe, więc mam taki drive do tego, żeby robić, działać i sprawdzać różne rzeczy, różne pomysły, które wychodzą w trakcie tych rozmów. Po piąte, w końcu, skutkiem tego coachingu jest to, że zaczęłam kręcić wideobloga i sprawdzam, czy jestem w stanie kręcić go codziennie przez 30 dni. Wszystkim osobom, które zastanawiają się nad tym, co dalej w swoim życiu. I to nie tylko chodzi o kwestie zawodowe. Mega polecam coaching albo udział w jakimś mastermindzie, albo znalezienie sobie mentora. Przetestowałam wszystkie te 3 ścieżki i sama też konsultowałam i byłam, nadal jestem i chcę wrócić, byłam mentorem w jednej z takich szkół UX-owych. To mega pomaga przygadywanie sobie jeden na jeden lub w grupie różnych swoich tematów i problemów. Lepiej to robić z kimś niż samemu. I lepiej robić to z osobami doświadczonymi, które potrafią to robić. Może na dzisiaj to już tyle. Idę spać.